Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam. List, proszę, cioci. List? Wrzuciłem, ciociu, miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać niemożliwe, proszę cioci. Twój Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no taka. Tego. Nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i Łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem. A jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał, wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Prosiłam. List, proszę, cioci. List? Wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać niemożliwe, proszę cio. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję. Pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no taka. Tego. Nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i Łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem. A jak wrzucałem list, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał, wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam. List, proszę, cioci. List? Wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać niemożliwe, proszę cioci. Twój Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona,
A skrzynka była czerwona, a koperta no taka. Tego. Nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź. I ta ulica z numerem i pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał, wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Prosiłam. List proszę cioci. List wrzuciłem ciociu miła. Nie kłamiesz Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać niemożliwe, proszę cio. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję. Pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka. Tego. Nic takiego nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i łódź i ta ulica z numerem i pamiętam wszystko, że znaczek był z belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał, wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu